Nie muszę mówić, dlaczego minione stulecie jest tak ważne dla nas, dla Polaków, a także dla Europy, jak się okazuje. Wspominamy naszych bohaterów, cieszymy się, jest nam smutno, bo przecież wielokrotnie zostaliśmy pozostawieni sami sobie. A może to dobrze, żeśmy zostali sami, pozostawieni sami sobie, bo wiemy, jak dalece jesteśmy silni i wiemy, ile możemy. Dlatego zdziwiło mnie bardzo to, co się ostatnio dzieje. Ja całkiem niedawno byłem studentem i niektóre wygłupy, które mają być wypowiedzią polityczną, przypominają mi trochę juwenalia z czasów, kiedy studiowałem. Ale juwenalia odróżniały się od uroczystości ważnych. Tutaj się coś pomieszało. Musiałem napisać wiersz. Między 3 a 16 sierpnia powstał wiersz pod tytułem Po profanacji figury Chrystusa przed Bazyliką Świętokrzyską i innych pomników warszawskich. Ty, który kłamiesz, co wyśmiewasz, czynisz złośliwy gest bluźnierczy, przeklinasz Boga, Jego matkę. Masz we mnie wsparcie. Jestem pierwszy, co w Twej obronie modlitwą stanie. Nie wierząc, nie wiesz, co to wiara. Obdarz go wiarą, dobry Panie. Niech pojmie to, co niepojęte. Niech robi rzeczy dobre. Święte niech będą jego czyny. Wybacz mu grzechy. Zetrzyj winy. Na drogę jasną go wyprowadź. Oświeć. Niech stanie jeden lud. I odśpiewamy pieśń wdzięczności. Nad Wisłą. Za kolejny cud. Kolejny cud. Ryszard Jabłoński.